Cześć, witajcie. Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba nie minął jeszcze rok, odkąd Jabra pokazała swoje prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, które nazywały się Elite 65T. Miałem okazję je testować, a więc jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmią, to odsyłam Was do mojego starego materiału. Tutaj możecie go obejrzeć. Jeżeli jesteście natomiast ciekawi, jak wyglądają i czym się charakteryzują ich kolejne, nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, czyli Jabra Evolve 65T, to zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Będziemy trochę słuchać, ale bez przesady. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądają nowe słuchawki od Jabry, czyli Evolve 65T, w porównaniu do tych starszych. Słuchajcie, no i tu niewiele się zmieniło. Cały czas mamy to etui, które jest także stacją dokującą i ładującą nasze słuchawki, a one są zamknięte w tym pudełeczku. Jak widzicie na filmie, one praktycznie wyglądają tak samo jak poprzednia wersja. W sumie dobrze, bo one są ładne, są bardzo dobrze zrobione i poprzednio, kiedy testowałem Elite 65T, też na to zwracałem dużą uwagę, że to są pchełki dokanałowe, które mogą się podobać i mi się podobają. Brzmienie. Brzmienie, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, także się nie zmieniło. To znaczy, to są idealne słuchawki do siedzenia w domu i słuchania muzyki albo rozmawiania przez telefon. Dlaczego w domu? Bo to nie są słuchawki, które można wykorzystać podczas zajęć, ćwiczeń sportowych na siłowni, podczas biegania. Dlaczego? Słuchajcie, o ile wkładanie tych słuchawek do uszu jest bardzo komfortowe, wygodne, one dobrze siedzą w tych uszach, tam w środku naprawdę, i doskonale też tłumią hałasy dochodzące z zewnątrz. O tyle, kiedy zrobimy na przykład coś takiego, ziewniemy, uśmiechniemy się do kolegi na siłowni albo zagadamy do kogoś, kto będzie przychodził podczas naszego biegowego treningu, to te słuchawki w środku natychmiast się poruszają, rozszczelniają i wiecie, co się dzieje? Znika bas. Niestety, basu wtedy jest naprawdę jak na lekarstwo. Jeżeli chodzi o wysokie tony, nie mam tutaj absolutnie najmniejszych zastrzeżeń i na tych słuchawkach bez żadnego problemu posłuchacie każdego rodzaju muzyki i moim zdaniem będziecie z tego zadowoleni. Natomiast brakuje mi właśnie tego, że pomimo tego, że te silikonowe końcówki są wymienne, w zestawie mamy jeszcze 3 wersje rozmiarowe tych silikonowych nakładek, próbowałem wszystkich i powiem Wam tak, większe już mi za bardzo nie wchodzą do uszu. Te są dla mnie idealne. Fajnie mi się słucha muzyki, fajnie rozmawia przez telefon, przez słuchawki w zasadzie, ale kurczę, trzeba naprawdę uważać, żeby się nie poruszyć i żeby tego basu nie stracić. Jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki bez basów, to proszę bardzo, to są idealne słuchawki dla Was. Ale ja jednak, no chyba twórcy muzyki nie to mieli na myśli i nie chcieli, żeby ktoś nie słyszał ich basu, bo co na to perkusista, co na to basista. No po co oni grają w tych zespołach, prawda? Żeby był bas, nie? No dobrze, no to co tak naprawdę się zmieniło? Wygląd nie, jakość muzyki, dźwięku też nie. No to co takiego? No, w zestawie otrzymujemy torebeczkę, takie etui na etui. Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj mamy schowanego dongla. No, zobaczcie, wiecie co dongle, nie? No, tak myślę. USB, która, ten dongle, tworzy sieć bluetoothową i łączy się ze słuchawkami. Po co, prawda? Jak powiecie, jeżeli można te słuchawki połączyć ze smartfonem, nie ma żadnego problemu, można połączyć z komputerem, nie ma żadnego problemu, ale nie do tej pory przynajmniej w Elite 65T nie można było mieć podłączonych 2 urządzeń jednocześnie do tych słuchawek. I ten dongielek właśnie ten problem rozwiązuje. Podłączyłem tego dongla do mojego komputera, staruszek, leciwy, prawda? Do portu USB. Ściągnąłem 2 aplikacje, bo tak zaleca producent. Skonfigurowałem. Słuchawki ten dongiel widzą. System komputera ten dongiel widzi. Żeby móc na przykład na komputerze posłuchać muzyki na YouTubie, albo na Spotify'u, albo jakieś playlisty, którą mam nagraną w komputerze, albo film obejrzeć. Dźwięk na słuchawkach. To jest jedna kwestia i jedna nowość, która jest bardzo ważna, ale drugą, bardziej istotną kwestią względem wersji Elite jest certyfikacja UC. W telegraficznym skrócie oznacza to, że słuchawki gwarantują niezakłócone rozmowy i kompatybilność z szeregiem profesjonalnych programów, m.in. Skype for Business, MSFT, Teams, Cisco Jabber czy Avaya Equinox. I powiem Wam tak, jak sprawdziłem, czy rzeczywiście jakość prowadzonych rozmów jest tutaj lepsza. Ściągnąłem aplikację, korzystam ze Skype'a, zadzwoniłem, porozmawiałem, potem porozmawiałem sobie normalnie przez telefon, przez te słuchawki i powiem Wam tak, jest to naprawdę duża różnica pomiędzy poprzednimi słuchawkami, ponieważ tu mamy 4 mikrofony wbudowane i jakość prowadzonej rozmowy jest naprawdę na chyba moim zdaniem najwyższym poziomie. Zresztą każdy rozmówca, z którym rozmawiałem przez te słuchawki, mówił, że słychać mnie doskonale, że jakość dźwięku jest kapitalna, taka jak być powinna. Ja słyszałem mojego rozmówcę także bardzo dobrze. No i właśnie, to po prostu są słuchawki do biznesu. Dla biznesmena, który od czasu do czasu słucha muzyki, ale większość czasu spędza w biurze, prowadząc rozmowy telefoniczne. No i wtedy rzeczywiście nie musimy wkładać, żeby prowadzić rozmowę telefoniczną, nie musimy wkładać 2 słuchawek. Wystarczy tylko jedna, czyli ta prawa. I wtedy spokojnie możemy już gadać, co się chce i z kim się chce. Natomiast tutaj mamy panel dotykowy w tym miejscu. Jeżeli go dłużej przyciśniemy, to słuchawki się wyłączą. Jeżeli go ciśniemy, to się znowu włączą. Natomiast jeżeli 2 razy klikniemy na przykład, o, czekajcie, tak 2 razy, pyk, pyk, to wtedy tam się włącza redukcja szumu. I to naprawdę bardzo fajnie działa. One dobrze redukują szumy z otoczenia. Można to też wyłączyć, jeżeli chcemy słyszeć to, co jest wokół nas, kiedy z kimś rozmawiamy, ale redukcja szumów działa naprawdę kapitalnie. Jak na tak małe słuchawki oczywiście. Po drugiej stronie słuchawek mamy 2 przyciski, one są malutkie. Do zwiększania lub zmniejszania głośności, to wystarczy 1 raz nacisnąć, albo do przesuwania kolejnego kawałka muzycznego. I tu musimy troszeczkę dłużej przytrzymać przycisk, wtedy nam się zmieni muzyka, zmieni nam się kawałek. Natomiast no, te przyciski są na tyle małe, że niestety tych słuchawek, czy tych przycisków raczej, nie obsłużymy w rękawiczkach. Słuchajcie, mam też smutną wiadomość dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy kupić te słuchawki. No, moi drodzy, wraz z certyfikacją UC, czyli te 4 mikrofony, te lepszy dźwięk podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, wzrosła cena słuchawek. Tamte poprzednie słuchawki, czyli Jabra Elite 65T, kosztują śmiesznie niskie, jak na takie pchełki, słuchawki. 650 zł. Za Jabra Evolve 65T zapłacimy blisko 2-krotnie więcej. Okazuje się, że po prostu te słuchawki nie są dla ludzi z ulicy. To są dla biznesmenów, którzy koszą kapuchy tyle, że szkoda gadać, a żeby ją skosić, to gadają bez przerwy przez telefon, mają za fajne biuro i ciągle przez Skype'a, przez telefon, przez FaceTime, przez co tylko chcecie. I im takie słuchawki mogą się przydać i oni mogą sobie na takie słuchawki pozwolić. Natomiast jeżeli Wy potrzebujecie słuchawek do słuchania tylko muzyki i prowadzenia rozmów ze zwykłą jakością, to spokojnie możecie wybrać Elite 65T za 650 zł, bo one brzmią moim zdaniem dokładnie tak samo jak Evolve 65T. To po co przepłacać, prawda? Nie ma sensu. Ale pamiętajcie, to jest bardzo ważne, to nie są słuchawki dla aktywnych sportowo. To znaczy, możecie być aktywni sportowo, ja Wam nie zabraniam, absolutnie. Ale z tymi słuchawkami, jeżeli chcecie sobie pobiegać, poćwiczyć, zapomnijcie o basie. Niestety. Chyba że ja mam jakieś uszy dziwne i one mi się tak szybko rozszczelniają. No bo jak je włożę, to naprawdę siedzą jak ta lala. Ale jak tylko lubię... już się rozszczelniają. Wiecie, to jest taki moment, nie? Wkładam, siedzą i tak za chwilę czuję w tym uchu, takie zwalniają się trochę, czuję, bo nie jest taki nacisk, nie ma takiego nacisku, robi się trochę luzu, no i wtedy szlak trafia i basy, i wyciszenie otoczenia, no i aktywne tłumienie hałasu, no też trochę siada, też trochę na tym cierpi. Niemniej jednak jest to coś ciekawego na rynku, coś, czego do tej pory chyba nie było, a więc jeżeli drodzy biznesmeni, potrzebujecie słuchawek, bo ciągle gadacie przez telefon, to Jabra Evolve 65T są dla Was. Tylko musicie sporo zapłacić. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.